Witajcie kochani, godzina 19.30, dotarłem w końcu do portu lotniczego w Wrocławiu. Jak mówiłem wcześniej, mam tutaj ładunek, o którym za bardzo nie mogę mówić. Znaczy nie jest to jakąś tajemnicą, ale po co mam mówić, co mam na pace, tak? Nie wiem, przyjechałem tu pierwszy raz, czyli krótko i na temat. Jesteśmy na lotnisku w Wrocławiu. Jak widzicie, udało mi się fajnie kamerkę już zamontować. Spróbujemy się za chwilkę rozładować. A tutaj, słuchajcie, nic odśnieżone. Staniemy sobie tutaj. Tyk. Teraz co dalej? Muszę iść na magazyn po prostu, spytać się co i jak. A wiozę to wszystko z Teneco Mobile z Gliwic. Dobra. Wszystko poskładać też zaraz będę musiał poskładać busika, musimy otworzyć tył. Dobra kochani, idę się dowiedzieć, o co kaman, gdzie to wyrzucić i tak dalej. Okej. Paka otworzona. Moi drodzy, wietrze samochód. Po tym panu, który tam rozładowuje z ciężarówki 7,5 tony, jestem ja następny w kolejce. A my jesteśmy pod cargo. Lotnisko Wrocław. I moje paczuszki, czekajcie, wybaczcie, nie mogę wam pokazać loga samochodu. Moje paczuszki wędrują do Japonii, jutro wylot chyba. No, powiem wam, całkiem sprawnie, nawet bardzo sprawnie. Z tym, co miałem w Teneco w Gliwicach, to masakra tam jest po prostu. Pełno procedur jakiś, z wjazdem, z wyjazdem, ważenie, to, tamto. Dobra, kochani, za chwilkę wracam. Tak, kochani, no cóż, tak, kochani, stoję niedaleko z Gorzelca, wiecie, ta wielka pompa tutaj na A4. Stoję pod KFC. Wiecie, jakoś dzisiaj przyszła mi ochota na frytki. I frytki plus jakieś dwa kawałki kurczaka, 6 zł, to nawet się opłaca. Duże frytki. No cóż, moi drodzy, cudawianki, pełno stacji. Pewnie kierowcy znacie tą stację. Napiszcie w komentarzu, jak ona się nazywa, czy stację. Postój tutaj, parking, wszystko jest. Cóż. Zimno niemożliwie. Na koniec na dzisiaj, kochani, pauzuję 9, jutro 7.30 wstaję. Tak przeważnie wstaję, jadę. Jutro mam 60 km do rozładunku. Dzisiaj poszło naprawdę fajnie. Uciekam już do busika, bo jest naprawdę zimno. I kochani, czekajcie sekundę. Tak, straszny mróz, kurczę. No ale w końcu jest zima, tak?
Co tutaj jeszcze miałem dopowiedzieć? No nic takiego, słuchajcie. Można się fajnie wyspać naprawdę w takim busie. Ja spałem w różnych miejscach na świecie. I wcale mi nie przeszkadza tak naprawdę mieszkanie w takim kurniku. Mieszkanie, no spanie. U góry cieplutko, jest wtyk na doładowanie telefonu, tableta. Jak macie przejściówkę, można spokojnie laptopa również podłączyć. Okienka są przyciemnione. Ja jeszcze swoje takie przejściówki, można powiedzieć, nie przejściówki, tylko prowizorówki zrobiłem, zasłonek. No i naprawdę jest spoko. Kochani, co tu jeszcze? No nic, ja sobie jakoś cenię prywatność, nie wiem, niektórzy busiarze tam do siebie podchodzą, o czymś rozmawiają i wiecznie ten sam temat, ja uciekam od tego. Nie atakuję nikogo, do nikogo nie podchodzę. Gdzieś tam klupię mu, wiecie, do drzwi, co tam robisz, co, gdzie jedziesz, no... Nie wiem, ja jakoś wolę tutaj mieć jakąś prywatność, chcę odpocząć po prostu, a nie, wiecie, pieprzyć głupoty, kto ile zarabia i tak dalej. Naprawdę mnie to nie interesuje. Puszczam sobie jakiś filmek, audiobooka na noc albo coś i tyle. Odpływam. Oczywiście modlitwa. Zawsze się modlę rano i wieczorem. No i po południu też. Tak, tak. BST jest wierzący. Czy się to komuś podoba, czy nie, ale jestem wierzący. Moi drodzy, o i właśnie, o, może powiem wam, bo mój fajny szef zrobił coś takiego, nie będzie widać, chyba że da się to załączyć, a na tym w programie można załączyć, zobacz, lampę i jest taka tutaj pani opierająca się o garbusa, tu, to w ogóle można, czekać, ja tu długopis trzymię, można to zmienić, ja tutaj chcę mieć, tutaj sobie dam obrazek. Obrazek świętego Krzysztofa, a nie jakaś tutaj babka mi się wypina, wiecie. Brakuje mi różańca też tutaj. O, i stoję, kochani, na KFC. W takim jakby McDrive'ie KFC. KFC Drive dokładnie się to nazywa. Na Orlenie tutaj to ta naprawdę sieka jest, bo za każdą godzinę niezapłaconą 50 zł, słuchajcie, za każdą godzinę. Także 5, na przykład 10 godzin 1000 zł, tak? Jakie 1000 zł, co ja mówię? Już jestem za bardzo zmęczony, wiecie. Za 10 godzin, tak, 500 zł. No tak sobie liczą, wykorzystują to, że już osoby na trasie są zmęczone, już im naprawdę naprawdę, jeśli ktoś jest zmęczony już na tyle, że już nie chce mu się dalej ciągnąć do kolejnej stacji, kolejnego postoju, to po prostu jest w stanie to zapłacić. Ja widziałem dużo panów w dużych ciężarówkach, którzy no po prostu stają na pasach awaryjnych, pauzują, czas im się skończył, nie ma miejsca na parkingach. Zdecydowanie jest za mało miejsca na tych parkingach dla dużych ciężarówek. Takim busikiem to ja mogę się, wiecie, wpindolić wszędzie. Tak jak tutaj na KFC i właściwie ja tutaj nic nie zapłacę, ponieważ nie ma nigdzie informacji, ale kultura musi być. Zamówiłem właśnie duże frytki i strips tak zwane, czyli takie dwa kawałeczki kurczaka, filet panierowany, no i za 6 zł mogę sobie bezpiecznie nocować. Kochani, kolejna przygoda jutro będzie dzień niezły, będzie, myślę, więcej filmów, albo przynajmniej postaram się, żeby były one dłuższe i ciekawsze. Także będę też robił wywiady z różnymi osobami po drodze napotkanymi. Porozmawiamy sobie jutro na pace, będę robił taką, no filmek na pace po prostu, vloga na pace z tyłu. Śpijcie dobrze, trzymajcie się, a jeśli ktoś to rano ogląda, no to dzień doberek. Pozytywnie, kochani, byle do piątku i zjazd do domu. Cześć!
times when we slept on top of cars. Now I don't know you, you don't know me too. I remember bleeding times when we watched the sparks of fire.